sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami od 28 października do 30 listopada. Zarząd Powiatu odbył 3 posiedzenia 7, 18 i 25 listopada, na których omówiono poniższe sprawy budżetowe. Członkowie Zarządu podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok dotyczące przeznaczenia kwoty w wysokości 36 tysięcy na potrzeby Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz kwotę w wysokości 5825 zł dla PCPR Sanoków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011. Zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 80 tysięcy z przeznaczeniem na zakup i montaż platformy pionowej transportu osób niepełnosprawnych w budynku SDS-u w Zagórzu. Zmniejszenie dochodów powiatu w dziale 852 pomoc społeczna o kwotę 8138 zł. Wykonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Sanocka o kwotę 75 tysięcy zł. Przeznaczenie 4 tysięcy zł na ekspertyzę muru oporowego przy zespole szkół nr 5 w Sanocku. Zmiany w planie finansowym PCPR Sanocku łącznej wartości 65 310 zł. Zmiany w planie finansowym Państwowej Straży Pożarnej Sanocku w kwocie 16 tysięcy zł. Zwiększenie wydatków powiatu sanockiego o kwotę 12 300 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowa Platforma Internetowa oraz 6100 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu sanockiego podczas koncertu zespołu WW oraz zakupu promocyjnych kalendarzy na rok 2012. Dokonanie zmian w planie finansowym PINB w Sanoku w kwocie 357 zł. Wprowadzenie zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku w kwocie 100 000 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Przeznaczenie kwoty w wysokości 2000 zł na dofinansowanie wyjazdów uczniów zespołu szkół nr 1 na konkurs tradycyjny w kontroli gminy. Dokonanie zmian w planie finansowym RCR w Sanoku kwota 200 zł. Przeznaczenie 40 000 zł na zadania bieżące w PCPR w Sanoku. Zwiększenie wydatków powiatu sanockiego o kwotę łączną 8 tysięcy zł z przeznaczeniem na aktualizację opłaty z użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz zmniejszenie wydatków powiatu o kwotę 2 tysięcy zł w weźle w Zagórzu. Zarząd powiatu podjął uchwałę w sprawie przedstawienia projektu budżetu powiatu sanockiego na 2012 rok. Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował uchwałę budżetową powiatu sanockiego na 2012 rok Rady Powiatu w Sanoku. Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2012-2023. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok dotyczącej zabezpieczenia kwoty w wysokości 18 tysięcy zł dla zespołu szkół nr 1 oraz kwoty w wysokości 22 tysięcy dla zespołu szkół nr 3 w Sanoku. Zabezpieczenia 50 tysięcy zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w PZDD w Sanoku, 216 482 zł na wydatki w starostwie powiatowym w Sanoku oraz 100 tysięcy zł dotacja dla SPZ w Sanoku z przeznaczeniem na remont pomieszczeń pod Antiotem. Zabezpieczenia łącznej kwoty 14 789 zł w związku z wprowadzeniem programu Uczenie się przez całe życie, akcja wizyty przygotowawcze oraz projekt Wysoki poziom kompetencji zawodowych, szansa na znalezienie pracy absolwentów technikum nr 1 w zespole szkół nr 1 w Sanoku. W związku z programem wyrównywania różnic między regionami 2 wprowadza się dochody w kwocie 140 tysięcy zł jako dotację otrzymaną z Państwowego Funduszu Celowych. Pozostałą kwotę 50%, to jest 140 tysięcy zł, powiat pokrywa w ramach deficytu budżetowego. Sprawy z zakresu geodezji. Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie darowizny 1/3 części w nieruchomości powiatu sanockiego. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości powiatu sanockiego położonego w Sanoku, obręb wójtostwo. Wyrażono zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gruntowe do czasu ich zbycia. Pozytywnie rozpatrzono wniosek współwłaścicieli działki nr 278/1 położonej w Sanoku, obręb Śródmieście w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działki nr 280/1 położonej w Sanoku przy ulicy Kościuszki stanowiącej własność powiatu sanockiego z wykonaniem przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku posadowionego na działce wnioskodawców. Pozytywnie rozpatrzono prośbę dotyczącą ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 1107 położonej w Sanoku, obręb Śródmieście stanowiącej własność powiatu sanockiego na rzecz działki nr 1106 zbudowanej budynkiem lokalowym nr 20 przy ulicy Jagiellońskiej, poleconą uregulowanie sprawy.
16 w celu wykonania własnego garażu. Zarząd przyjął do wiadomości pismo pracowników zespołu szkół nr 4 w Sanoku. Zapoznano się z pismem szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego w Rzeszowie dotyczącego utworzenia liceum ogólnokształcącego zespołu szkół nr 5 w Sanoku w celu kontynuowania kształcenia w zakresie służb mundurowych. Zarząd powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora zespołu szkół nr 3 w Sanoku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka nietrwałego drukarki sieciowej będącej na stanie szkoły. Zatwierdzono planowane formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i kwoty dofinansowania tych form w roku 2012. Pozytywnie rozpatrzono wniosek nauczyciela zespołu szkół nr 5 Sanoku o przyznanie pomocy zdrowotnej w kwocie 334 zł. Sprawy z zakresu komunikacji. Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą możliwości utworzenia przez powiat miasteczka roku drogowego. Zdecydowano, aby wydział pozyskiwania środków pomocowych monitorował sprawę i określił możliwości zlokalizowania miasteczka roku drogowego. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg. Zarząd powiatu rozpatrzył poniższe pismo. Pismo sołtysa miejscowości Krusiek o przeznaczenie środków w 2012 roku na budowę chodnika miejscowości Krusiek. Polecono, aby wydział inwestycji i dróg wspólnie z powiatowym zarządem dróg Sanoku sprawdzili możliwości budowy chodnika oraz określili jego koszt. Dodatkowo zlecono, aby wydział pozyskiwania środków pomocowych sprawdził możliwość pozyskania środków zewnętrznych na przedmiotową budowę. Pismo sołtysa wsi Markowce o przeznaczenie środków finansowych na zakończenie prac przy nawierzchni drogi powiatowej Markowce-Wisarowce przez Podgę. Polecono, aby PZZ Sanoku przygotował informację o stanie drogi, jakiej długości są to odcinki, jaki byłby to koszt. Pismo sołectwa wsi Sprawecina o zabezpieczenie środków finansowych na 2012 rok z przeznaczeniem na położenie nawierzchni bitumicznej na drodze łączącej Sprawecinę z Wołą Górecką. Zaproponowano, aby wystąpić do sołectwa Sprawecina o przeznaczenie do powiatu sanockiego rocznych środków, które są do dyspozycji sołectwa w 2012 roku, całego budżetu za 2012 rok z przeznaczeniem na budowę nawierzchni wyżej wymienionego odcinka drogi. Pismo od Spółdzielni Mieszkaniowej Autosan o wprowadzenie do budżetu powiatu sanockiego środków na zatoki poszerzające ulicę Drzeżowską, chodnik na ulicy Kościelnej, polecono, aby PZB dokonał wyceny i przygotował informację, na jakiej długości, a jakiej szerokości miałoby powstać przedmiotowa zatoka. Odnośnie wykonania brakującego odcinka chodnika przy ulicy Kościelnej zaproponowano, aby Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomości określił możliwości prawne przejęcia działki na budowę tego chodnika. Pismo Rady Dzielnicy Posada o ujęcie w budżecie powiatu na 2012 rok następujących zadań: remont i przebudowa ulicy Robotniczej oraz remont przepustu na potoku Tworzyska w ciągu tej ulicy, budowa chodnika przy ulicy Kościelnej, remont ulicy Stróżowskiej. Odnośnie remontu ulicy Robotniczej zostały złożone dokumenty o pozyskanie funduszy w ramach środków po powodziowym. Pismo Rady Dzielnicy Zatorze o wprowadzenie do budżetu powiatu na 2012 rok następujących zadań: poszerzenie ulicy Kanarskiego, zakończenie budowy parkingu przy 800-lecia, przy szpitalu remont murku oporowego i chodnika przy ulicy Kanarskiego, 5. Wykonanie przejścia dla pieszych o podwyższonym ryzyku na ulicy Jagiellońskiej. Zarząd omówił powyższe propozycje i polecił, aby PZD opracował koncepcję organizacji proponowanego przejścia dla pieszych na ulicy Jagiellońskiej oraz przygotował informację odnośnie kosztu remontu chodnika przy ulicy Kanarskiego 5. Odnośnie zakończenia budowy parkingu przy 800-lecia sprawa zostanie skonsultowana z dyrekcją szpitala. Zarząd powiatu przyjął do wiadomości informację o opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadań: budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Sanok-Łukowsku, ulica Ogulickiego, Sanoku od odcinka 0527 do 1,074. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Trawogłoska-Wańkowa, kilometraż 0,026 do 0,142. Podjęto dyskusję w temacie budowy chodników i rozważono możliwość położenia nawierzchni bitumicznej w miejsce kostki brukowej. Członkowie zarządu zapoznali się z przedłożonym przez PZD w Sanoku wykazem firm odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011-2012. Omówiono prośbę skierowaną przez wójta gminy Komańcza za planowaniem w budżecie powiatu środków na remont dróg powiatowych Brzebeś-Kalnica Mchawa w miejscowości Turzańska oraz Nowy Łuków przez Wieś. Remont powyższego odcinku dróg ujęty jest w protokole strat powodziowych. Zarząd powiatu omówił sprawę dotyczącą realizacji przez spółkę Galeria Sanok inwestycji na terenie Mchęcia
znalezienie inwestora dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego to koszt 20 tysięcy złotych brutto. Po omówieniu tematu zarząd postanowił, aby zebrać ofertę od innych firm na realizację podobnego zadania. Sprawy z zakresu służby zdrowia. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2012 roku na obszarze działania powiatu sanockiego. Podjęto uchwałę w sprawie wyłonienia podmiotu uprawnionego do dokonania badania sprawozdania finansowego SPZ Sanoku za 2011 rok. Sprawy z zakresu pomocy społecznej. Zarząd postanowił o przeznaczeniu dla PCP kwoty w wysokości 29 546 zł na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym zakup protez uda. Sprawy z zakresu promocji. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność użytku publicznego na 2012 rok. Członkowie zarządu podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy powiatu sanackiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Zarząd powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku o objęcie mecenatem 7 Międzynarodowego Forum Pianistycznego Wieczorady bez Granic. Na ten cel postanowiono zabezpieczyć łączną kwotę w wysokości 8 tysięcy złotych. Zarząd powiatu podjął decyzję o podwyżkach płac dla pracowników starostwa i jednostek podległych. Powyżki zaplanowano od stycznia 2012 roku na poziomie 7% brutto w stosunku do obecnych pensji, co zostało odzwierciedlone w projekcie budżetu powiatu sanockiego na 2012 rok. Zarząd powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz wychowanku Młodzieżowego Domu Kultury Sanoku 6 zestawów komputerowych pozyskanych z wojewódzkiego urzędu z przeznaczeniem na wyposażenie pracowników. Zarząd powiatu wyszedł z propozycją zabezpieczenia pieniędzy w budżecie na dwa nowe samochody dla starostwa powiatowego. Na ten cel zabezpieczono 100 tysięcy złotych. Drugą połowę, pozostałą część zarząd, 100 tysięcy zarząd przekazał na remont pomieszczenia pod Antiagra w Sanockim Szpitalu. Podjęto uchwały w sprawie przekazania biurka komputerowego do NDS Zagórzu, likwidacja mienia ruchomego w starostwie powiatowym w Sanoku, wyposażenie biurowe, upoważnienie dyrektora powiatowego urzędu pracy do zawiązania partnerstwa z jednostką spoza sektora finansów publicznych Dalmar Computers z Rzeszy, będącą liderem projektu pod tytułem Innowacyjna forma wsparcia dla młodych z Podkarpacia w ramach priorytetu 6 projekty innowacyjne testujące. Do złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie do zawarcia umowy oraz do podejmowania wszelkich czynności w ramach realizacji projektu. Upoważnienie dyrektora punkt do zawiązania partnerstwa z jednostką spoza sektora finansów publicznych Instytut Karpacki Nowy Sącz, będąc jego liderem projektu pod nazwą IP, koniec bezrobocia, innowacyjna metoda aktywizacji bezrobotnych długookresowych w ramach 6 priorytetu, priorytet innowacyjny testujący. Do złożenia wniosku o aplikowanie do PKR w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie do zawarcia umowy z WUP z Rzeszowie składania wszelkich oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy oraz podejmowania wszelkich czynności w ramach realizacji projektu. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Sanockiego w okresie 28 października do 30 listopada. Na ostatniej sesji Rady Powiatu 28 października 2011 roku przyjęto 17 uchwał, do których realizacja przedstawia się następująco. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok kwota 6 628 zł za rok na rozwoju dziecka zrealizowana w sprawie zatwierdzenia prawa do użytkowania karbu powiatu sanockiego zrealizowana w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pod nazwą rewitalizacja wzgórza zamkowego najstarszej części miasta Sanoka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, priorytet 7, spójność wewnątrzregionalna, działanie 7.1, rewitalizacja miast w trakcie realizacji. W sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów powiatu sanockiego w trakcie realizacji. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2011 rok kwota 65 430 zł. Program Uczenie się przez całe życie zespół szkół nr 3 w Sanoku w trakcie realizacji. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2011 rok kwota 33 100 zł dla PSZD w Sanoku zrealizowana. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanockiego na 2011 rok kwota 31 109 zł związana ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska w trakcie realizacji w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych SPZ Sanoku oraz oddawanie ich w dzierżawę na użytkowanie lub użyczenie w trakcie realizacji w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pod nas.
budżetowej na 2011 rok powiatu sanockiego 344 896 zł zwiększenie subwencji oraz 15 077 zł przesunięcia zrealizowane w sprawie zmiany prawa budżetowej powiatu sanockiego na 2011 rok 42 tysiące. Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie odbudowy infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych Krzemienna, Raczkowej, Rowce, Dusi Wysoczany i ulica II Armii Wojska Polskiego w Sanoku w trakcie realizacji w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok. Kwota 16 tysięcy zł. Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie budowa kompleksu wojsk wraz z otoczeniem przy sanitarno-szatniowym przy zespole szkół nr 2 w Sanoku. Sprawozdanie z działalności starosty od 28 października do 30 listopada. Sprawy inwestycyjne. Półtora tygodnia temu przy pierwszym liceum ogólnokształcącym oddali się do użytku kompleks wojsk sportowy Pawlik 2012. Inwestycja kosztowała nieco ponad 1 000 000 zł. Sfinansowana została ze środków powiatu sanockiego, Urzędu Marszałkowskiego i Budżetu Państwa. Oddany do użytku Pawlik jest ostatnią taką inwestycją na Podkarpaciu. Kompleks przy pierwszym rozkłada się z boiska do piłki nożnej ze sztuczną muralą drugiego wielofunkcyjnego, na którym można grać między innymi w siatkówkę, koszykówkę oraz szatę. Co duże wsparcie przy tej inwestycji dziękuję wicemarszałkowi województwa podkarpackiego Sławomirowi Michniczowi. Takie obiekty są bardzo potrzebne dla rozwoju fizycznego młodzieży, tym bardziej, że nasz powiat w rankingu Szkolnego Związku Sportowego zajął w tym roku w skali Podkarpacia pierwsze miejsce w dwóch kategoriach. Powiat sanocki przeznaczył w tym roku na infrastrukturę drogową około 27 milionów złotych. Większość tych pieniędzy to fundusze pozyskane z zewnątrz, z gmin, z budżetu państwa albo firm, jako odszkodowania za zniszczenia nawierzchni oraz ze środków unijnych. W ubiegłym tygodniu oddaliśmy do użytku 2 świeżo wyremontowane odcinki bez Komicza i bez Kowarza. Do powiatowej inwestycji gmina dołożyła w tym wypadku 650 tysięcy złotych. Dobiegają końca również remonty mostu w Łukowym, Łukowsku i w Sanoku. Wszystkie inwestycje będą oddane do użytku w drugiej połowie grudnia. Przypomnę, że w tym roku w Sanoku naprawiono nawierzchnię na odcinkach ulic Mickiewicza, Białogórskiej, Trałbutta, Słowackiego, Daszyńskiego, Dobrego, Stróżowskiej, Matejki. Remontów doczekały się również odcinki dróg w gminach Zatłuszcz, Bezko, Zaszczyn, Sano, Sprawa, Włoska. Naprawiono też bardzo poważne osuwisko Międzybrodzie i Wysoczana. Łącznie inwestycje powiatu w infrastrukturę drogową w tym roku zamkną się kwotą około 27 milionów złotych. W ostatnim czasie odbyłem kilka spotkań z inwestorami, którzy będą budować kolejną salę. Rozmawialiśmy na temat zmiany organizacji ruchu podczas realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu. Od poniedziałku na ulicy Daszyńskiego został wprowadzony ruch dwukierunkowy. Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych dofinansuje zakup samochodów dla powiatu sanockiego. Pojazdy trafią do Młodzieżowego Domu Kultury oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dzięki temu niepełnosprawne osoby będą mogły korzystać z zajęć organizowanych w MDK. Nowy pojazd przyda się również Specjalnemu Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Każdego dnia z transportu korzysta tam około 30 dzieci. W tym momencie jest tam samochód, który mieści 8 osób. Dyrektor wnioskował o wymianę na większy, 14-osobowy. Używane do tej pory auto ma trafić do domu dziecka. Koszt jednego samochodu to 140 tysięcy złotych. Połowę kwoty dofinansuje Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, drugą będziemy musieli dołożyć my. Oprócz nas dofinansowanie z PFRON-u otrzymały również gmina Trawa Wołoska i gmina Sanok, a także miasto Sanok na podjazdy w gimnazjum nr 1 i gimnazjum nr 4, a także otrzymaliśmy 50% kwoty na dofinansowanie podnośnika w poradni specjalistycznej przy ulicy Lipińskiego. Sprawy z zakresu promocji. W połowie miesiąca spotkałem się z nauczycielami z Włoch, Francji, Niemiec i Turcji. Pedagodzy przyjechali do Polski w ramach programu Comenius na zaproszenie pani Elżbiety Jurkiewicz, dyrektor zespołu szkół nr 2 w Pobiedniu. Jeden dzień swego pobytu w Polsce przeznaczyli na wizytę w Sanoku. Byli w starostwie, gdzie wydział promocji przygotował prezentację na temat powiatu. Odwiedzili również na nasze zaproszenie Sanockie Muzeum Historyczne i Skansen. W ciągu mijającego miesiąca wziąłem udział w kilku uroczystościach, na których reprezentowałem powiat. Tydzień temu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo organizowało Warburgę, w której miałem przyjemność uczestniczyć wspólnie z wicestarostą Wacławem Krawczykiem. Braliśmy również w grupie kilku radnych z powiatu sanockiego o otwarciu utworu kazackiego Bukowu. Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku nawiązał współpracę z Miejskim Władzem Kultury w Orłowie. Jest to jeden z największych ośrodków na Ukrainie. Ma pod opieką 30 różnych grup, które w swoich szeregach zrzeszają
chcielibyśmy doposażyć placówkę, zakupić instrumenty, wybudować studio nagrań, studio filmowe, tak aby młodzież miała także możliwość nauki sztuki filmowej, teatralnej i telewizyjnej. Drugą część projektu są wspólne, blisko półroczne warsztaty wychowanków placówek. Podsumowanie projektu będzie duży spektakl wystawiany zarówno we Lwowie, jak i w Sanoku, podsumowujący cały projekt. Chcemy też zrobić wystawę plenerową, reprodukcję obrazu Zdzisława Gocińskiego na ulicy Lwowa podczas przyszłorocznej Mistrzostw Europy i Cenożnych. Liczymy na to, że nasz pomysł podkreśla zaprowadzą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponieważ w ramach programu wspierania i promowania kultury polskiej za granicą złożyliśmy wniosek i ubiegamy się o dofinansowanie. Jeśli uda nam się zdobyć, mam nadzieję, że powiat sanocki, choć w minimalnym stopniu, ale zaistnieje na Euro 2012. 14 grudnia w Sanockim Domu Kultury organizujemy koncert pod tytułem Panie Generale, rokowy stan wyjątkowy. Poświęcony jest 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W imprezie udział wezmą uczniowie szkół średnich, którzy reprezentują repertuar piosenek z tamtego okresu. W programie jest też wystawa poświęcona temu wydarzeniu, którą będzie można oglądać na dziedzińcu kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Obydwa wydarzenia organizujemy we współpracy z rzeszowskim oddziałem IKN-u. 18 grudnia na rynku galicyjskim w Skasenie odbędzie się jarmark bożonarodzeniowy przy Bierzeli do Sanoka, organizowany przez powiat sanocki wspólnie z gminami. Z gminą Westko, z gminą Sanok, z gminą Zaszczyt, z gminą Zagórz, z gminą Komańcza, Trawa Wołoska. W programie Żywa Szopka, wspólne kolędowanie i wigilijne jadło. Początek o godzinie 11. Na obydwie imprezy serdecznie zapraszamy, szczególnie, że będzie można obejrzeć bardzo ciekawe okazy zwierzątek, wszelkiego rodzaju ptactwa, które ma przyjemność zaprezentować nasz przewodniczący Rady, pan Robert Pieszczak. Także zapraszamy. Wstęp jest wolny od godziny 11 do 18 na rynku galicyjskim 18 grudnia w niedzielę. Odbyłem kilka spotkań w Urzędzie, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w sprawie projektu związanych z ekonomią społeczną. W połowie grudnia wspólnie z Fundacją Barka oraz PCPR-em będziemy organizatorami konferencji dotyczącej ekonomii społecznej na Podkarpaciu. Już teraz serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Będzie tam mowa m.in. o Centrach Integracji Społecznej i Spółdzielniach Socjalnych. Na początku listopada zarządzeniem starosty powołałem Komisję do spraw rozwiązania problemów w Wydziale Komunikacji. Wydłużyliśmy już godzinę obsługi klientów z godzin od 8 do 12. Obecnie urząd będzie pracował od jutra od godziny 8 do 15. Nowe godziny wchodzą w życie